NATO, podobnie jak Unia Europejska, potępia atak na Aleksieja Nawalnego. Unijna dyplomacja zaapelowała o międzynarodową reakcję na próbę otrucia. Nie wyklucza nałożenia sankcji na Rosję. Spotkanie przedstawicieli NATO zostało zwołane dwa dni po tym, jak kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że rosyjskiego opozycjonistę próbowano otruć. NATO domaga się współpracy przy śledztwie w tej sprawie. Sojusznicy NATO zgadzają się, że Rosji trzeba zadać poważne pytanie. Musi na nie odpowiedzieć. Rząd rosyjski musi w pełni współpracować z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej w zakresie bezstronnego międzynarodowego śledztwa. Jak zaznaczył sekretarz generalny NATO, jakiekolwiek wykorzystanie broni chemicznej pokazuje całkowity brak poszanowania dla istnień ludzkich i jest nieakceptowalnym złamaniem międzynarodowych norm i zasad. Otrucie Nawalnego potępia Unia Europejska. Wczoraj zaapelowała o międzynarodową reakcję. Nie wyklucza nałożenia sankcji na Rosję, domaga się także śledztwa. Chcemy, aby osoby odpowiedzialne zostały postawione przed sądem. Dochodzenie musi zostać wszczęte i musi przynieść rezultaty. Z kolei rosyjski sąd odrzucił skargę współpracowników Nawalnego na sposób prowadzenia śledztwa w sprawie otrucia przez policję. Komisja śledcza nie przeprowadzi rewizji. Rosja zapowiada, że śledztwo dotyczące stanu zdrowia Nawalnego zostanie wszczęte wtedy, gdy znajdzie się potwierdzenie informacji o obecności jakichkolwiek substancji trujących w próbkach biologicznych pacjenta.